Dobry wieczór Państwu. Chciałbym przedstawić rewitalizację, no można powiedzieć, najstarszego zabytku architektury kaszubskiej. Swarzewo jest miejscowością, która leży w gminie Puck, w powiecie puckim. Puck jest stolicą Kaszubów Nordowych, czyli tych północnych. Jest, można powiedzieć, kaszubską Częstochową. Tam odbywają się pielgrzymki dwa razy do roku. Jedna rybacka, jedna rolnicza kaszubska. Bardzo to uroczyste są dni. Wieś jest, no w tej chwili zmienia jak gdyby swoje oblicze, bo była wsią, można powiedzieć, od średniowiecza, aż no, różne koleje przechodziła. W tej chwili transformacja jest wsią, można powiedzieć, turystyczną, ale bardzo dużo jest tam rolnictwa, dużo pól uprawnych. Rybołówstwo jest jak gdyby takim niewielkim procentem, bo tuż nad samą Zatoką Pucką. Natomiast wszyscy nastawieni są generalnie na turystykę. W pobliżu to jest Władysławowa, Półwyspu Helskiego. I to powoduje, że gwałtowne zmiany zachodzą w tej wsi. Mój dom jest takim może rodzynkiem, takim reliktem, który zobaczycie Państwo, w jakim otoczeniu jest. Bo dom budowany jest całkowicie z gliny, nie ma tu żadnego szachulca, jest to glinobitka, która w 1986 roku była kompletną ruiną, wpisana została do rejestru w 1987 roku. PKZ-y zaczęły coś tam pracować przy tym, ale nie dokończyły pracy i przez 3-4 lata ta chałupa stała pusta. Wiadomo, glina jak pracuje, to no, była kompletna dewastacja. I ja coś takiego z małżonką odziedziczyłem. Myślałem, na początku byłem pełen entuzjazmu, potem coraz bardziej, oczywiście wszystko z własnej kieszeni realizowałem. W pewnym momencie myślałem, po co ja taką scenografię sobie zafundowałem, ale teraz już przebywam tam. Oczywiście jestem z zewnątrz, nie jestem Kaszubą, ale z zatoką, małym morzem tak zwanym i morzem. W ogóle jestem od dzieciństwa zaangażowany. Mój ojciec pływał na statka, ja wszystkie kursy żeglarskie kończyłem w Jastarni i tak dalej. No, pracowałem również, jestem archeologiem z zawodu. Przez 40 lat pracowałem w różnych służbach konserwatorskich i teraz dopiero przekonałem się z drugiej strony, jak to wygląda. Ta sytuacja. Prowadziłem badania archeologiczne pod wodą na Zatoce Puckiej, odkryłem port wczesnośredniowieczny w Pucku i dlatego tu się zakorzeniłem właśnie. Tutaj jest mapa Półwyspu i Zatoki Gdańskiej i Puckiej. Swarzewo jest pod Władysławowem na południu. Jest to w tej chwili taka miejscowość, jak tłumaczyłem, wypoczynkowa. Proszę następne. Tutaj jest właśnie Puck, stolica właśnie Kaszub Nordowych, Gnieżdżewo w oddali. Ten zakątek właśnie Zatoki Małego Morza jest o tyle ciekawy, że tutaj, gdzie jest taki cypel, to właśnie odkryłem relikty portu wczesnośredniowiecznego, można powiedzieć IX z X wieku, z pięknymi wrakami łodzi, również IX, XI, XII wieku. W tej chwili są one w Muzeum Morskim. Proszę następne. I tutaj jest właśnie sama miejscowość Swarzewo. W tej chwili widać, że to się rozbudowuje, widać wokół pola, bo to jest tak zwana kępa swarzeska. Bardzo dobre ziemie są tam, ale jak gdyby presja turystów powoduje, że ona się coraz bardziej zmienia i wykupywane są działki na gwałt i widać chaos budowlany. Każdy buduje sobie jak chce. To jest właśnie jak gdyby to jądro starego układu. Wieś ulicowo-placowa z kościołem takim centralnym, tam gdzie jest właśnie miejsce to pielgrzymek, Matka Boska Swarzeska, opiekunka marynarzy, żeglarzy i rybaków. Jest to właśnie taka no, miejsce, gdzie, tak jak mówiłem, Częstochowa, Kaszubska. Proszę następne.
No to są właśnie te pola, widać w sylwetę kościoła. Co ciekawe, że to jest wieś, gdzie pola uprawne sięgają wody, zatoki. Nigdzie czegoś takiego nie ma, a tutaj właśnie coś takiego jest. Ale jest tendencja taka, że ludzie wykupujący działki właśnie od strony zatoki grodzą po prostu tak, że nie można tam do tej zatoki dojść. To jest ogólnie, mimo że jest strefa, Gdański Urząd Morski przecież ma strefę tak zwaną techniczną, że nie powinno się tam budować, ale po prostu nie budują, ale grozą. I to jest ogólny problem właśnie dostępu do wody. Tu widać właśnie te pola dochodzące do zatoki, tam Półwysep Żucewski z pięknym teraz skansenem archeologicznym. O właśnie, tu jeszcze widać sylwetę kościoła puckiego, która można powiedzieć od średniowiecza, tam się ten krajobraz nie zmienił. Właśnie nigdy nie ma wysokich domów, mimo że deweloperzy ustawiają nowe, prawda, budynki, ale one jakoś się tam komponują, nic nie strzela do góry. Proszę następne. A to właśnie są takie zdjęcia ukazujące te miejsca pielgrzymów, którzy, no właśnie to są najświeższe z tego roku, 6 i 7 września odbyła się ta pielgrzymka w strojach regionalnych. Proszę następne. O, to obok mojej chałupy przechodzą również pielgrzymi z całych Kaszub. No właśnie tu zbierają się na początku i witają się feretronami przed kapliczką Matki Boskiej Swarzeckiej. I to jest właśnie ołtarz główny tutaj z tą figurką taką gotycką Matki Boskiej Swarzeckiej. A tutaj właśnie są takie, można powiedzieć, relikty najstarszych domów, które są w Swarzewie, które już zaczynają być przeobrażane. To są z okresu, można powiedzieć, przed I wojną światową, no początek, można powiedzieć, XX wieku. I proszę bardzo zobaczyć, jak zostaje taki domek przekształcony w fantastyczne po prostu jakieś tam. I tutaj właśnie na każdym tym są przekształcenia. Tu ten w lewym dolnym rogu pensjonaty są budowane we wsi. A to jest właśnie moja chałupa, gdzie jest, proszę zobaczyć, najwięcej zieleni jest u mnie, prawda? Są stare drzewa owocowe, które nie wycinam i bardzo dużo ptactwa przylatuje, co oczywiście sąsiedzi strzelają, żeby przegonić szpaki. Są domy modernistyczne, proszę następne. I to jest po prostu chałupa widziana z podnośnika i jest 1,5-traktowa, 13,5 metra na 7,5 metra wysokości, tam około 5 metrów z groszami. Budowana jest na kamieniach i glinobitka, całkowicie budowana z gliny. Proszę zobaczyć, w pierwszej fazie, jak zostałem właścicielem tego domu, poprosiłem takiego fachowca, dziadka, który, trudno znaleźć fachowców w ogóle od składzenia strzechy, w ogóle od pracy w glinie. I on mi położył dach i w przeciągu 2-3 lat o co się zrobiło. No i musiałem zawezwać fachowców, którzy no, pracują i w Holandii, i w Niemczech, no i robią strzechy, tak można powiedzieć, zawodowo. I tu musiałem cały dach zrzucić. No oczywiście wszystko to są z mojej własnej kieszeni. Nikt mi na to nie dawał pieniędzy. No tak glina pracuje, ona odpada i trzeba bez przerwy przy niej coś pracować, coś robić. Fachowców nie ma, bo jak proszę murarza, to mówi, panie, ja w tym czasie otynkuję ileś tam domów i mam kupę pieniędzy, a tutaj muszę się bawić i nie wiadomo, trzeba zacierać bez przerwy. No to jest ta dach, no, strzecha położona świeżo, tak ładnie wygląda. No wnętrza również, wnętrza odtworzyliśmy tak jak było. Meble są oryginalne, oprócz tego stołu, bo nam korniki jest tu przeżarły, ale wszystkie meble są stare i są użytkowe. Dom nie zmienił funkcji swojej, cały czas jest domem mieszkalnym. Pod jednym dachem, co trzeba powiedzieć, że dom ma archaiczną jak gdyby rozkład, dlatego że pod jednym dachem była część gospodarcza i część mieszkalna. Tutaj część pokazuje część mieszkalną, a w części gospodarczej, ponieważ żoną mieszkamy, żona maluje, ma pracownię swoją, no i tam przyjmujemy gości latem. To jest część kuchenna. No i tutaj też meble wszystkie musieliśmy sprowadzić, to są miejscowe meble z okolic, z całych Kaszub po prostu.
No oczywiście tutaj takie łóżko, też oryginalne na kółkach i zawsze jak się kładę do niego, to myślę sobie, ilu tutaj Kaszubów zmarło, a ile się Kaszubów poczęło, prawda, tutaj w tym łóżku. I tu jeszcze jest właśnie pracownia w tej części gospodarczej. Współorganizatorami jesteśmy plenerów międzynarodowych i mamy z prawie całej Europy, a nawet tutaj z Hongkongu artystów, no i również z miejscowej szkoły z dziećmi, ale ostatnio w ogóle dzieci nie przychodzą, bo podobno te programy edukacyjne, regionalne zostały zniesione. I od 3 czy 4 lat nie widzę tutaj dzieci, a tutaj są nagrody, prawda, ministra, to są jak gdyby tak zwany goździk Grąsia, bo traktują nas w ogóle jako dziwaków, że potrafimy w czymś takim mieszkać, jako tak zwano pożytecznych idiotów lub też dziwne to jest po prostu, że nie zrobiliśmy tutaj ani gospody, ani zajazdu, ani letnikom nie wypuszczamy, prawda, tylko sobie tak jakoś dziwnie mieszkamy. No i właśnie o to chodzi, że tutaj podziwiam tą panią ze Szczecina, z biura, z BDZ-u, że oni dają pieniądze i przychodzą do prywatnych, a ja jak poszedłem do Urzędu Wojewódzkiego, byłem sam, to ta pani mówiła do mnie, proszę księdza, bo nie wiedziałem. Bo Kaszubi są bardzo religijni, prawda? Także nie wyobrażają sobie, żeby ktoś mógł... I proszę, jest jeszcze następne. O. No takie problemy są właśnie, że jesteśmy po prostu sami, mimo że dostaliśmy nagrodę ministra. Oczywiście to też jest rączka i goździk, nic więcej. Dostaliśmy Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego również, gratulacje. Uczestniczymy w różnego rodzaju imprezach i społecznie działamy, ale nie przekłada to się na jak gdyby pomoc finansową. Dziękuję. Dziękujemy.